Bartek Gębusia, witam w czwartek 30 maja. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Telefaktów. Wiemy, gdzie szukać i gdzie w całej tej drodze powstawania mastu są luki. Czy sprawa nadajnika w Sadowiu skończy się w sądzie? Bardzo był niezbędny, były takie dziury, zresztą tyle lat było nic nie robione. Rewitalizacja w toku, nowy wygląd parkingu na ogrodach. Na pocztówce przede wszystkim muszą się znaleźć pozdrowienia. Dzieci pocztówki piszą. Miejsc parkingowych nigdy za wiele. Dla każdego kierowcy możliwość zaparkowania, zwłaszcza pod blokiem, to duże udogodnienie. Nie tylko w Ostrowcu Świętokrzyskim miejsc parkingowych brakuje, dlatego inwestycja realizowana na osiedlu Ogrody, choć z pozoru może wydawać się błaha, mieszkańców cieszy. Mieszkańcy osiedli skarżą się często na brak miejsc parkingowych i zastawione przestrzenie pomiędzy blokami. Jeżeli takie miejsca i parkingi są, to ich wygląd i stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. W rewitalizacji takich obszarów pomagają środki z unijnych programów. Z takich korzysta spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki. Tu się dzieci przewracały, bo te stare kamienie co wyglądały, korzenie od drzew, kurczę, no to bez przerwy te dzieciątka przewracały się. A jeśli chodzi o tam o samochody też, bo to bez przerwy łatały te dziury na okrągło, a to bez przerwy się rozlepiało. Były takie dziury, zresztą tyle lat było nic nie robione. Dzięki środkom z programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym w Ostrowcu Świętokrzyskim udało się zmodernizować parking przy bloku numer 5 na osiedlu Ogrody. Powstało 59 miejsc parkingowych z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Została wyremontowana nawierzchnia, oznaczone miejsca postojowe. W związku z tym ilość pojazdów, które może tutaj zaparkować, optycznie, teoretycznie się zwiększyła. Ze środków unijnych wyremontowano także chodniki przy bloku i schody. Zainstalowano nowe ławki oraz kosze na śmieci. Zdaniem mieszkańców osiedla Ogrody była to inwestycja konieczna. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki zapowiada kolejne. Jest pięknie. Nie. Lokatorzy się uruchomili, porobili piękne ogródki. Z programu rewitalizacji trzy zadania: siłownia na osiedlu Rosochy, plac zabaw i parkingi i droga dojazdowa od ulicy Ogrodowej na 58 miejsc parkingowych. Wartość programu rewitalizacji to blisko 250 tysięcy złotych. Ostrowiec Świętokrzyski jako jedno z niewielu miast wyszedł z inicjatywą, aby z pieniędzy unijnych podzielić się ze spółdzielniami. Ja uważam, że spółdzielnie wpisują się w życie gospodarcze i społeczne miasta Ostrowca i stąd ta współpraca z tymi spółdzielniami. I mogę tylko podziękować. Cieszę się, że też lokalne firmy są tutaj wykonawcami, podwykonawcami tych prac, bo to sprzyja. To też świadczy o tym, że mamy olbrzymi potencjał. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi i lokalnymi społecznościami jest ważna. Celem nadrzędnym, jak zawsze, powinno być dobro mieszkańców. Nadajnik telekomunikacyjny w Sadowiu stoi i nadal dzieli mieszkańców. Wczoraj odbyło się kolejne już spotkanie, tym razem z inwestorem. Eksperci i przedstawiciel inwestora budującego maszt telefonii komórkowej obalali mity i półprawdy związane z funkcjonowaniem stacji bazowych. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Sadowia. Na terenie miejscowości powstaje nadajnik. Budzi on wiele kontrowersji. Wynika to z obaw kierowanych trochę brakiem rzetelnej wiedzy i dostępu do zweryfikowanych informacji naukowych. One są czasami bardzo trudno przyswajalne i dość trudno znaleźć je w internecie na przykład, w odróżnieniu od tych, które znajduje się łatwo i które niosą zupełnie inny przekaz. Maszt już stoi. Powstał zgodnie z prawem na prywatnej działce, a inwestor, ubiegając się o pozwolenie na budowę, złożył wszystkie wymagane dokumenty. Potwierdza to starosta Opatowski. Muszę powiedzieć, że organ administracji nie ma możliwości niewydania zezwolenia na budowę, gdy inwestor złoży dokumenty kompletne i dokumenty zgodne z prawem polskim. Zapewnienia inwestora oraz ekspertów dotyczące bezpieczeństwa nie przekonały osób, które uczestniczyły w spotkaniu. Wszyscy mamy komórki, zdajemy sobie sprawę, że one są potrzebne, ale nie chcemy tych masztów pod oknami. O to nam chodzi tak naprawdę.
bo my się po prostu boimy. W dobie fake newsów niestety trudno też odróżnić informacje rzetelne i wiarygodne od tych niewiarygodnych. Natomiast też panuje taki pogląd, że jeśli fakty nie zgadzają się z moim zdaniem, tym gorzej dla faktów. Jak podkreślali mieszkańcy Sadowia, mogą ich przekonać tylko i wyłącznie badania potwierdzające, że nadajnik nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. A takich inwestor ich zdaniem nie przedstawił. Niech będą rzetelne badania, które będą mówiły, że to nie szkodzi organizmom żywych, że to jest bezpieczne dla nas jak najbardziej, ja będę za. Wójt gminy Sadowie przyznaje, że masz telefonii komórkowej to problem, który podzielił mieszkańców. Są też na naszym terenie mieszkańcy, którzy borykają się z problemem zasięgu i problemem braku dostępu do internetu i faktycznie oni takie maszty by chcieli. Ta grupa osób, która sprzeciwia się nadajnikowi telefonii komórkowej, zapowiada walkę w sądzie. Jeśli się znajdziemy w sądzie, być może i wy wygracie, ale my też o tym, jak się tu nie powiem, wiemy, gdzie szukać i gdzie w całej tej drodze powstawania masztu są luki. I tego będziemy się trzymać. Nadajnik aktualnie nie działa. Przed inwestorem etap pozyskania pozwolenia na użytkowanie, który jednych mieszkańców Sadowia przybliży do lepszego zasięgu, a drugich do batalii w sądzie. Dziś w Etiudzie na scenie prezentowali się uczestnicy 5. już festiwalu Dziecięce Marzenia, którego inicjatorką jest dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Jadwiga Dadia. Festiwal jest takim wydarzeniem, które zbiera w jednym miejscu i zaprasza do współpracy zespoły działające przy szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury. Założeniem naszym, organizatorów, było to, żeby promować śpiew zespołowy. Śpiew, kiedy pracuje grupa na sukces, a nie jedna osoba. Śpiew zespołowy daje więcej możliwości i moim zdaniem prowadzi do budowy chórów, o czym marzę, żeby chóralistyka szkolna w Ostrowcu kwitła. Dlatego też ten 5. już festiwal po to, żeby taką pracę promować. Cieszy mnie bardzo, że w tym roku udział w festiwalu bierze około 150 osób. To naprawdę budujące, że jednak zainteresowanie jest i że te nasze tutaj działania przynoszą efekty. Są to dzieci z przedszkoli, co daje też szansę na to, że od tych najmłodszych lat tego właśnie uczymy, że wspólne śpiewanie daje dużo radości i pozwala stworzyć coś fajnego w zespole, w grupie. Jest to wspólne dzieło. Do relacji z festiwalu powrócimy w jutrzejszym wydaniu Telefaktów. W Katolickim Zespole Edukacyjnym trwa akcja, w ramach której uczniowie wysyłają pocztówki. Więcej o tej akcji Katarzyna Kurek. Oni już wiedzą, gdzie na mapie znajdują się największe miasta w kraju, a to dzięki akcji Wielka Mapa Polski, w którą włączył się Katolicki Zespół Edukacyjny. Wymiana pocztówkowa trwa od lutego, a na mapie uczniów znajduje się już kilkadziesiąt pocztówek. Z Warszawy, z Gdańska, z Zamościa, otrzymaliśmy z Brzeska, z Krakowa, z różnych naprawdę miast można by tu wymieniać i wymieniać, nawet z takich zakątków, o których nie wiedzieliśmy istnieniu, ale wyszukiwaliśmy na mapie i już się dowiedzieliśmy, gdzie one się znajdują w naszym kraju. Poza tym, że dzieci poszerzają swoją wiedzę geograficzną na temat miast i zabytków na terenie całego kraju, to dzięki akcji już nie jest im obce wypełnianie pocztówek. Także doskonalą taką umiejętność wypisywania, tak, poprawnego adresowania pocztówek i kartek, także też taką umiejętność, która na pewno przyda się w przyszłości. Wpisuje się, gdzie ma na przykład pójść, czy gdzieś polecieć, czy coś.
piszemy pozdrowienia i jeszcze piszemy jaka szkoła chyba. Na pocztówce przede wszystkim muszą się znaleźć pozdrowienia, adres i przede wszystkim to, do której klasy jest ta kartka. No i myślę, że jakieś miłe słowa też powinny się znaleźć na kartce. W dobie internetu coraz częściej zanika zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób. Wysyłanie pocztówek i listów należy do rzadkości. Aby temu zapobiec, uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z wychowawcami przyłączyli się do akcji. To odeszło już w niepamięć, ale my wracamy do tego, co było kiedyś, tak? Co było ważne, że napiszmy te życzenia z własną rączką i wyślijmy pozdrowienia do naszych kolegów, koleżanek z innych szkół. Mamy zamiar rozbudować ten projekt dalej, że będziemy po prostu pisać listy. Dzieci będą pisały listy z pozdrowieniami i tam będą się przedstawiać, oczywiście z samego imienia, żeby tutaj nie ujawniać właśnie danych osobowych, ale z samego imienia będą się przedstawiać i opisywać po prostu jakieś tam ciekawe zdarzenia z naszej szkoły. Uczniowie nie ukrywają, że wymiana pocztówkowa z uczniami szkół z całej Polski daje im wiele radości, bo w ten sposób mogą także nawiązywać nowe znajomości. Mi się bardzo to podoba, bo czasami to jest Warszawa, Zamość, Gdańsk, Ostrowiec Świętokrzyski i wiele tu jest miejsc na tych karteczkach. A co sądzicie o tej wymianie pocztówkowej? Czy to wysyłanie pocztówek jest fajne? Tak. A dlaczego? Dlaczego jest takie fajne? No, bo jest frajda, bo inni też przysyłają do nas. Mi przede wszystkim podoba się z tego powodu, że możemy, jak na kartce są takie obrazki, to możemy zobaczyć takie właśnie popularne miejsca. I mi się to bardzo podoba, bo jakoś wtedy możemy nawiązać różne znajomości. Po wysłaniu kartki dzieci z niecierpliwością czekają na odzew, aby ponownie w inne miejsce posłać pocztówkę. Cieszę się z tego powodu, że w ogóle nasza szkoła wymyśliła taką akcję. Bardzo mi się to podoba, bo wtedy jak piszę czasem tą kartkę, to mam taką przyjemność, jak piszę, że może to trafić do innych dzieci. Warszawa, Zamość, Gdańsk, Kraków. Wielka mapa Polski w katolickim zespole edukacyjnym powoli się wypełnia. Trwa rekrutacja do szkół, a oferty mogą Państwo przeanalizować na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl, a dziś gośćmi Agnieszki Cybulskiej w programie Espresso będzie dyrektor i wicedyrektor ostrowieckiego ekonomika. Panie, przybliżą ofertę tej szkoły. Jesteśmy w trakcie rekrutacji. Zależy nam na tym, żeby z ofertą edukacyjną dotrzeć do jak największej liczby absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych po raz pierwszy w tym roku. Oferta obejmuje w technikum 5 zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec oraz technik spedytor. Mamy też branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj klasy wielozawodowe, gdzie dominuje kucharz, ale kształcimy też w takich zawodach jak sprzedawca, piekarz, cukiernik, elektryk, operator obrabiarek skrawających. Espresso dziś na antenie Lokalna TV, zaraz po regionalnej prognozie pogody, a teraz przyszedł czas na sport. 25 maja rywalizowały drużyny specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z całej Polski. Na Murawie królowało Pomorze. Sport to zdrowie. Dla osób niepełnosprawnych aktywność fizyczna jest ważna. To najlepsza forma terapii i aktywizacji wśród społeczeństwa. Ostrowiec Świętokrzyski w sobotę 25 maja stał się areną piłkarskich emocji. Po prostu gram bardzo długo w piłkę i kocham futbol. I przyjechałem tutaj reprezentować województwo zachodniopomorskie. Przygotowywaliśmy na WF-ach, tam na treningach mieliśmy i tam na meczach niektórych w wojewódzkich. Podopieczni specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych rywalizowali z pełnym zaangażowaniem, sportową kulturą i uśmiechem na twarzy. Sport daje im wiele radości i satysfakcji. Zawodnicy przygotowywali się do tego wydarzenia. Było to widać na Murawie.
Ambicji nie można odmówić tutaj nikomu. Każdy, kto się przygląda tym meczom, no niedostatki techniczne to są zrozumiałe. Wiadomo, że to nie są zawodnicy, którzy grają w drużynach ligowych, ale ambicja, te cechy ewolucjonalne nadrabiają to, te wszystkie swoje braki i jak widać emocje towarzyszą od pierwszego gwizdka sędziego do zakończenia zawodów. Chłopcy uczestniczyli, no, można powiedzieć, w zgrupowaniach, jak w prawdziwej piłce. Trenerem jest trener Renato Skarżysko, jeździli nasi chłopcy do Skarżyska na treningi, na sparingi, także przygotowania były. W Mistrzostwach Polski w piłce nożnej Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawnie Razem zagrały drużyny z całej Polski. Przede wszystkim młodzież ma okazję poznać kawałek zakątka, poznać koleżanki, kolegów z różnych środowisk. No, wypełnienie czasu wolnego i tak to by w własnych domach rodzinnych no, nudzili się, a tak to mają szansę rywalizować z kolegami z innych województw, innych szkół. Zdecydowanym liderem Mistrzostw Polski okazała się reprezentacja województwa pomorskiego prowadzona przez Jarosława Fidurskiego. To już ostatnia wiadomość na dziś. Ja żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Zapraszam jutro na Telefakty. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, ciśnienie 1024 hektopaskale. Jutro temperatura 21 stopni Celsjusza, wiatr 4 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne neutralne.